Mam pamięć 5P08C3. Czym to zaprogramować? To jest jedno z częstszych pytań, gdy dzwonią do nas klienci i potrzebują programator do pamięci wyciągniętego ze sterownika samochodu. Zaprezentuję na przykładzie programatora SP8A, jak łatwo zaprogramować tą pamięć. Zapraszam. Pamięć o oznaczeniu 5P08C3 występuje w obudowie SO8. Na potrzeby niemniejszej prezentacji przyrutowałem tą pamięć do podstawki adaptera. Mam uruchomiony teraz program obsługujący i wybieram odpowiedni układ. Nie będę opowiadał o funkcjach programu, ponieważ prezentowałem to wielokrotnie przy okazji innych programatorów. Skupmy się na szybkim odczycie i zaprogramowaniu nową zawartością pamięci 5P08. Klikam w zakładkę Device, wybieram układ. Oznaczenie na układzie stronym 5P08 oznacza to, że jest to układ 95P08. W programie mogę wybrać dowolną typ układu, ponieważ nie ma to większego znaczenia. Układ mam w obudowie DIP. W jaki sposób włożyć odpowiednio układ do podstawki programatora SP8A? Klikam tutaj na info i wyświetliło mi się, mam tu podstawkę, w jaki sposób włożyć. Kluczem do góry, czyli wkładam w ten sposób, zamykam podstawkę i na sam początek przy pomocy polecenia read odczytam zawartość tego układu. Układ został odczytany. W zakładce Buffer mogę sobie podejrzeć zawartość tego układu. I teraz w tym celu, tutaj miałem wcześniej przygotowane, odczytana jest zawartość układu. Jeżeli chcę zmodyfikować tą zawartość układu, mogę wpisać na przykład tutaj, wpiszmy, mamy godzinę 17.10, wpiszę 17.10 i tutaj jeszcze takie wartości charakterystyczne AA, BB, CC i tutaj 2.0. Mam zedytowaną tą zawartość, zamykam okno i programuję tą zawartość. Pamięć została zaprogramowana. Na wszelki wypadek, żeby wyciągam ją z podstawki, zamykam program, uruchamiam ponownie program, wkładam ponownie układ do podstawki programatora. Mam już wybrany ten układ, a więc klikam read i proszę zobaczyć, mam tą zawartość, którą zmodyfikowałem, czyli 17.10, tutaj to AA, BB, CC, 00. Programator SP8A idealnie nadaje się do programowania pamięci 95P08 występujących w sterownikach silników spalinowych. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam.